Dlaczego angielski jest taki prosty? Strona bierna, Krzysztof Sarnecki, Quest for English. Przykład. Sprzątam samochody każdego dnia. Załóżmy, że pracuję u dilera samochodowego. Jeżeli nie chcę podkreślić tego, że ja sprzątam, tylko chcę postawić w środku informację, że samochody są sprzątane każdego dnia u tego dilera samochodowego, to wtedy po polsku powiem. Samochody są sprzątane. Oczywiście, mogę dodać na końcu przeze mnie, ale przestaje to być czasami istotne. Ktoś nie musi być zainteresowany, kto to sprząta ważne, że są sprzątane. Samochody są jakie sprzątane? W związku z tym rozmawiamy tutaj o stronie biernej. Prawda? Obiad jest gotowany, piosenka jest śpiewana, samochód został kupiony. To jest strona bierna czyli jeżeli ja zaczynam zdanie od zaimka I, you, he, she, it i tak dalej, oni, czy na przykład wymieniam e, imię osoby, która coś zrobiła, to wtedy jest to takie normalne zdanie, kolopialnie sobie ujmijmy. Ale jak chcemy obrócić to w stronę bierną, to wtedy to, co ta, czym ta osoba się zajmowała, e, ten przedmiot, którym się zajmowała, czego dotyczyło to działanie, idzie na pierwsze miejsce. I na przykład... Samochody są sprzątane. Strona bierna w języku angielskim dla Polaków jest niezwykle prosta. Dlaczego? Bo dokładnie tak samo tworzymy stronę bierną w języku polskim jak w angielskim. W angielskim jak w języku polskim. Dlatego jest to banalna kwestia. I przyjrzyjmy się teraz, jak to możemy robić. Za chwileczkę każdy będzie tym operował bez żadnego problemu. Pobaczmy się na takie zdanie. Sprzątam samochody każdego dnia. No, w języku angielskim musi być zaimek, czyli I, o, może zmienię na kolor niebieski. Czerwony sugeruje, jakbyśmy chcieli coś podkreślić. I clean, to jest literka L, to sobie ją w tym momencie tutaj, a e, I clean cars every Day. Prawda? To jest normalne zdanie. Podmiot orzeczenia. A teraz chcę zamienić to na stronę bierną. Co w stronie biernej jest istotne? Teraz nie będzie kwestia tego, że ja coś robię, tylko będzie kwestia taka, że kogoś interesuje, czy samochody są sprzątane. I wtedy zamienię to w języku polskim: samochody są sprzątane. Prawda? Samochody są sprzątane. Każdego dnia możemy dodać. Jak to będzie po angielsku? No samochody, cars, są, are, no i teraz co? No i właśnie sprzątane. I teraz jest pytanie, to jaką formę czasownika tutaj dać? No i teraz pamiętamy, że mamy trzy formy czasownika w języku angielskim. Pierwsza to jest ta podstawowa, tak? No to jest clean, tam bezokolicznikowa, to clean, to będzie bezokolicznik, prawda? Mamy drugą formę, to jest czas przeszły. I teraz, jeżeli czasownik jest regularny, to on jest z czym? Z etkiem. Prawda? Tu dodajemy tego etka. Klind. O, tak to widzimy. I teraz co się dzieje dalej? Mianowicie trzecia forma, trzecia forma, bo to jest pierwsza forma, druga i trzecia. Trzecia to jest właśnie ta, której będziemy zawsze używać do strony biernej. Nie tylko, ale do strony biernej, a także. Jaka to jest forma? No, jak jest to czasownik regularny, to jest też z etkiem. A więc też jest z etkiem. A jak jest czasownik nieregularny, no to trzecia forma jest taka, jaka jest. Czyli na przykład, jeżeli sobie wezmę czasownik kupować, to będzie buy, przeszłość to jest bot, no i co? Trzecia forma jest taka, jak ta druga i to wygląda w ten sposób. Prawda? I użyjemy kupiony, został kupiony strona bierna. Samochód został kupiony, gdybyśmy to mówili przy samochodzie. To będzie bot, klint i tak dalej. No a teraz wyobraźmy sobie, bo to jest bardzo ważne, że w naszym myśleniu chcemy uruchomić nasze mówienie. No i teraz chcę utworzyć zdanie w stronie biernej. Na przykład takie, że samochody zostały kupione, ale nie znam trzeciej formy czasownika. To co robię? Najnormalniej w świecie, to co robię, zmienię sobie teraz na kolor pomarańczowy, żeby było to y, łatwiejsze do rozpoznania. N Jeżeli mam czasownik by i nie znam tej trzeciej formy, to po prostu dodaję do by dodaję do by etka i byd powstaje mi słowo, które nie jest poprawne. Ale jak najbardziej komunikatywne. Na dowód tego, że tak można robić, powiem w ten sposób: są czasowniki w języku angielskim, które mają formę regularną-nieregularną. No to na przykład czasownik to dream. Dream, dreamed, dreamed to będzie regularna odmiana, ale jest też nieregularna. Dreamt, dreamt. No i teraz jak ktoś mówi dreamed, to jak to brzmi? No, tak samo jak bide. Więc dla ucha y, wiadomo, że będzie to native. na przykład, czy ktoś zna dobrze angielski, y, będzie to wyłapane jako coś, co jest y, no, niepoprawne. No ale co z tego, kiedy każdy to zrozumie? Bo to będzie zrozumiane. W związku z tym nie powinno nas to blokować przed tym, żeby używać strony biednej. No i teraz wróćmy do tematu tego pierwszego zdania. I clean cars every day. To jak teraz będzie samochody są sprzątane? No... Jeżeli cars are to, co teraz tutaj mamy, cleaned, to teraz co się wydarzy? Cleaned, cleaned. Trzecia forma, bo bierzemy czasownik w trzeciej formie. No i teraz dodam everyday. I w ten oto sposób zamieniłem regularne zdanie podmiotu orzeczenie na zdanie w stronie biernej. Cars are cleaned everyday. Samochody są sprzątane każdego dnia. A jeżeli chcesz, aby ten temat jeszcze sobie poćwiczyć, przyjrzeć się mu z bardzo różnych kątów e, patrzenia oraz e, oprzeć to na dodatkowych przykładach, bardzo Ci polecam, abyś ściągnął, ściągnęła bezpłatnie materiał, który jest w opisie tego filmu. E, tam jest link, w który klikniesz i bezpłatnie otrzymasz dodatkowe materiały do przećwiczenia. Warto, zapraszam. Przyjrzyjmy się teraz następnemu przykładowi. E, czas przeszły. No, na przykład I bought a car yesterday. No, kupiłem samochód wczoraj. Jak to będzie po polsku? Samochód został kupiony albo był kupiony, prawda? No to, jeżeli samochód był kupiony wczoraj, no to czynię to teraz po angielsku. Samochód. A car. Był. No to uh, był to jest was w przeszłości, prawda? Was. No i teraz co? No, trzecia forma czasownika by. Kupiony. Trzecia forma akurat jest taka sama jak druga forma. Więc będzie tak. A car was bought yesterday. Tak? Oczywiście, jeżeli ja bym zamiast e powiedział that. Tak? I bought that car yesterday, to tutaj bym też wstawił, co? That. That car was bought yesterday. O, logika zdania byłaby taka, że ten samochód został kupiony wczoraj. W związku z tym nie ma tu żadnego problemu. I gdyby się okazało, że ktoś nie zna trzeciej formy czasownika, od czasownika buy, to by powiedział buyed, to co powiedziałem wcześniej. I nie ma problemu. No i teraz popatrzmy na jedną rzecz. Czy w tym zdaniu biernym mogę też powiedzieć, Podkreślić, kto to zrobił. No mogę, bo ja mogę dodać zamiast tutaj, zauważcie, zlikwiduję kropkę i wstawię tutaj: By me. Prawda? I bought that car uh, yesterday albo that car was bought, albo bought poprawnie: by yesterday, by me. Przeze mnie. Ale nie muszę tego dodawać i ciągle zdanie ma sens. Bo czasami strona bierna służy po prostu do tego, żeby nie powiedzieć, kto to zrobił, tylko że zostało zrobione, prawda? Tak jakbym chciał powiedzieć, że samochód został skradziony, ale przecież nie wiem przez kogoś. Prze przez, przez kogo, więc nie, nie powiem przez kogo, prawda? Mogę napisać ogólnie, tylko przez złodzieja. Prawdopodobnie tak to wygląda. Ale w ten oto sposób mamy już czas przeszły. A jak będzie w czasie przyszłym? No, wyobraźmy sobie, że ja chcę teraz powiedzieć tak. A y, na przykład czasownik y, paint. I will paint a picture of Krakow tomorrow. Co to oznacza? No, willy ja namaluję obrazek Krakowa, kogo czego Krakowa jutro. Ale teraz, jeżeli ja nie będę chciał powiedzieć, że ja to namaluję, tylko chcę do kogoś powiedzieć, don't worry, nie martw się. Obrazek Krakowa zostanie namalowany jutro, prawda? Zostanie namalowany, będzie namalowany, będzie namalowany. No to proszę bardzo, wstawiam. Teraz głównym podmiotem będzie a picture, czyli a picture. No chcę dodać Krakowa, czyli of Krakow. No i teraz co? Będzie, tak? Po polsku mówimy będzie, strona bierna. Obrazek Krakowa będzie. I później by chcemy to chciałoby dodać jaki? Namalowany. Jak mówimy będzie po po angielsku? No nie ma czasownika będzie w języku angielskim, tylko jest czasownik być i musimy dodać willego, czyli will be. Tutaj w języku polskim. Będzie. Jaki? Namalowany. Jaka jest trzecia forma czasownika? Paint. To jest regularny, więc będzie. Painted. Tomorrow. No i zauważcie teraz. A picture of Crackle will be painted tomorrow. Gdzie tu jest trudność? Nie ma żadnej trudności. Ja tylko przestawiam słowa. Dodaję czasownik być, tak. I teraz co się dzieje? Trzecia forma czasownika. No przyjrzyjmy się teraz. Następującemu zdaniu. Weźmy sobie zdanie w czasie teraźniejszym ciągłym. I am, no i teraz specjalnie to zrobię, cook, i teraz daję co, ing, tylko że nie mogę dopisać w odległości, w związku z tym dopiszę tu, ale to są te dwa kółeczka. I am cooking dinner now. Dlatego, dlaczego pomijam to e-dinner? Dlatego, że jeżeli ja gotuję obiad, no to to, to, to to tutaj to e nie jest zwyczajowo wstawiane, bo wiadomo, że jak gotuję obiad, to ten konkretny, nie jakiś sobie tam, prawda? W domu jestem i to się pomija już w zwyczajowym A języku. I am cooking dinner now. To jak teraz będę chciał powiedzieć, że e, co my będziemy jedli? Don't worry. Dinner. No i właśnie, będzie ugotowany. Zgadza się? Yy, znaczy, yy, 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 obiekt, przepraszam, nie będzie, tylko chcemy w czasie teraźniejszym powiedzieć, jest gotowany w tym momencie. No to co powiem? No zrobię dokładnie to samo. Dinner. No i teraz jest gotowany w tym momencie. No więc jeżeli jest w tym momencie, to jest czasownik B, bo pamiętamy, stronę bierną budujemy tak, z tego podmiotu, który dla nas jest główny w tym momencie, czyli nie kto robi, tak? tylko co. Tak? Następnie czasownik być tak? w odpowiedniej formie do czasu, a później trzecia forma czasownika. Tak? No tu mamy gotowanie. No i teraz popatrzmy się. Dinner i teraz jest w tym momencie. Muszę wstawić dwa kółeczka. No to wstawiam dwa kółeczka. Proszę popatrzeć. Pierwsze kółeczko dinner jest, to jest is. A. No i teraz drugie kółeczko, to jest końcówka ing. Being, czasownik być, tak? Pamiętajmy, że to is to nie jest słowo, które oznacza jest. To jest tylko wskazanie, że coś się dzieje w tym momencie, to jest kółeczko, to jest takie wspomaganie. I nas tutaj Polaków trochę gryzie to, że są dwa czasowniki być. Ale dinner is i teraz jest being. I jaka forma? Trzecia, regularny. Kukt, now. No i to jest cała rzecz. I teraz tak samo będzie w perfektach. Tak samo będzie w każdym innym czasie. Zamieniam sobie coś na coś. No to sprawdźmy sobie, jak to było w przeszłości, jeżeli chodzi o czas ciągły. Na przykład możemy sobie wziąć takie zdanie: I Was singing a song for five hours. For five hours, yesterday. Śpiewałem piosenkę przez pięć godzin, dlaczego pobijałem jakiś rekord, okej? Okay? I teraz, może zdanie bez sensu, ale ono daje w tym momencie nam pewną kwestię. I teraz popatrzmy, co się dzieje. Teraz chcę to zamienić na stronę biedną. Chcę powiedzieć, że piosenka była śpiewana przez 5 godzin. Prawda? No to. A song. Spójrzmy. A song. I teraz, co my tu mamy? Mamy tutaj dwa kółeczka. Jedno kółeczko jest tu, drugie tu. Więc te dalej będą. Była śpiewana. To się ciągnęło, dlatego są dwa kółeczka. A song was. Prawda? No bo was a to jest czasownik w przeszłości, tak jak tutaj mieliśmy i końcówka ing. A jaki jest czasownik? No, czasownik w tym wypadku to jest to być, była jaka śpiewana. Była. No to czasownik bi. Be. was being i teraz trzecia forma od czasownika sing. I mamy teraz dwa wyjścia. Pierwsze wyjście poprawne. Odmiana jest sing, sang i tutaj jest sang, tak się mówi, sang, tak? Piszesz przez u. Więc poprawnie będzie a song was being sung. I co tu mogę dostać? For five hours yesterday. I mogę nawet dodać by me, przeze mnie, prawda? Ale mogę skorzystać z pomocy etka, jeżeli nie znam tej formy, czyli do czasownika sing, tutaj dodam co? Sing i dodam etka ed. Czy mógłbym powiedzieć: A song was being singed for five hours yesterday. I mogę na końcu powiedzieć by me. Ostatnia informacja, która powinna nam jeszcze bardziej ułatwić zrozumienie strony biernej, że w takich sytuacjach, kiedy mówimy, że coś zostało rozbite, złamane, coś się wydarzyło nagle, bardzo często w języku angielskim czasownik być, przepraszam, nie być, tylko być. Być, tak? Czyli be. Czyli co? Is are was, tak? Is are. I tak dalej. E, zamieniamy na czasownik GAT. Trochę tak, jak w języku polskim samochód był kupiony, mogę powiedzieć, samochód został kupiony, prawda? E, to zostanie załatwione. I ten czasownik GAT to jest taki trochę pokazujący, że coś się wydarzyło i on jest tym operatorem w stronie biernej. Czyli a car możemy powiedzieć, a GAT Stolen yesterday. Samochód został skradziony wczoraj. Oczywiście w tym zdaniu nie wiemy, czy się znalazł, czy nie, bo to jest czas przeszły. Bo gdybym chciał powiedzieć, że a on został skradziony i go nie mamy, to wtedy użyję czasu perfektywnego, ale to nie jest nasz temat dzisiaj. A jakie byłoby. E, 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 przepraszam, tu jest, ja to napisałem A, to powiedziałem E car. Got stolen yesterday. Albo możemy powiedzieć that car. Uh, bo e-car powiemy wtedy, jak jakiś samochód został skradziony, ktoś gdzieś nam tu powiedział wczoraj, prawda? Ale jak powiem that car, to ten kraj, ten, ten samochód, o którym rozmawiamy. A teraz, jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, że ktoś skradł, no to wtedy powiemy somebody. Somebody. I tutaj powiemy stole that car yesterday. Tak? Dlaczego to jest stolen? Steal, stole, stolen. Ale co by było, gdybyśmy nie znali tej trzeciej formy czasownika? Dodalibyśmy etka i byśmy powiedzieli stealed. No i co z tego? Każdy by nas zrozumiał. Mam nadzieję, że ta lekcja pokazała jeszcze jeden przykład bardzo konkretny, dlaczego język angielski wcale nie jest taki trudny, a w przypadku strony biernej jest to dokładne. Odzorowanie tego, co się dzieje w języku polskim. Zapraszam do tego, aby skorzystać z subskrypcji. A po tej stronie, po drugiej stronie jest a propozycja tego, aby skorzystać z innych filmów, a póki co mam nadzieję, że lekcja nam rozjaśniła stronę bierną i pokazała prostotę języka angielskiego. No i w tym momencie, jeżeli powiem takie zdanie, i was conducting a lesson for last 15 minutes. To jest e, e, sytuacja, w której ja mówię, ja prowadziłem lekcję przez ostatnie 15 minut, ale teraz strona bierna będzie jaka? Lekcja była prowadzona. A lesson was being conducted. Końcówka "-ed", czasownie grularny, for 15 minutes. No i w ten oto sposób strona bierna przestała być dla nas problemem.